Justyna Drozd, witam serdecznie Państwa i zapraszam na kolejne wydanie programu Na Gorąco. Dziś porozmawiamy o sytuacji Kętrzyńskiego Zamku. A z nami są Marta Wojciechowska, dyrektor Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Krystian Abramowicz, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Rady Miejskiej w Kętrzynie. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, ile właściwie jeszcze będziemy czekać, aż skończy się remont naszego zamku? Czy powinniśmy to naliczać w miesiącach, latach? No i przede wszystkim, ile jeszcze przed nami tych straconych sezonów turystycznych? To może ja odpowiem na to pytanie. Nie uważam, że sezony turystyczne są stracone ze względu na to, że muzeum ma w ofercie w dalszym ciągu możliwość udostępnienia swoich zbiorów. Zorganizowaliśmy muzeum w siedzibie tymczasowej, gdzie turyści mogą zwiedzać ekspozycje muzealne poświęcone historii miasta. Jest również sala poświęcona sztuce dawnej. W związku z tym my wychodzimy naprzeciw turystom i staramy się ich zatrzymać, oferując alternatywną ofertę turystyczną. Dla przykładu, w roku ubiegłym muzeum w Kętrzynie odwiedziło 8 tysięcy osób, pomimo że już byliśmy w siedzibie tymczasowej i dwa miesiące organizowaliśmy ekspozycję w siedzibie tymczasowej. Dla porównania, w muzeum w Węgorzewie corocznie odwiedza jedynie 7 tysięcy osób. Wiadomym jest, że w momencie, kiedy pracowaliśmy, działaliśmy w naszej głównej siedzibie w zamku, zwiedzających było dwukrotnie więcej, bo ponad 20 tysięcy. W związku z tym tutaj warto poczekać, przeczekać ten tymczasowy okres, aby rzetelnie i kompleksowo wyremontować zamek w Kętrzynie. No to przede wszystkim, z jakim głównym problemem się borykamy? Dlaczego ten zamek nie może być oddany dla mieszkańców i turystów? No w tej chwili prace trwają pełną parą. To, co powiedziała przed chwilą pani dyrektor, że sezon rzeczywiście nie jest stracony, ponieważ działacie jednak trochę może w mniejszym stopniu, ale jednak działacie, udostępniacie turystom eksponaty muzealne. Zamek jest remontowany może nie tyle zgodnie z harmonogramem, pewne jednak tutaj obsunięcia są terminowe, ale miejmy nadzieję, że w tym roku zostanie to dokończone. Co prawda termin czerwcowy na pewno nie zostanie dochowany, ale na pewno zrobimy z wykonawcą aneks i przedłużymy czas wykonania tego remontu i na pewno będzie to zrobione tak, jak powinno być zrobione. My jako Rada Miejska zabezpieczamy budżet do tego przedsięwzięcia. Niestety pewne kłopoty z tym budżetem również były związane z jakby przygotowaniem całej realizacji tego remontu, tej termomodernizacji, bo tak to się nazywa, tego naszego zabytku. I myślę, że w tej chwili zagrożenia żadnego nie będzie. Owszem, wynikały problemy, które rozważaliśmy na bieżąco, które były przedstawiane szerszemu społeczeństwu, gdzie ludzie mogli się dowiedzieć, że rzeczywiście takie problemy powstają. I uważam, że im większa grupa osób o tym wie, to więcej rozwiązań może być. Możemy po prostu szybciej reagować na różne sprawy i zapobiegać dalszym przeciągnięciem terminu. A dlaczego właściwie apelujemy już nawet do samego prezesa Rady Ministrów o pomoc, o to wsparcie? W trakcie realizacji, w trakcie przygotowania całego projektu remontu naszego zamku, wydaje mi się, jest to oczywiście moje zdanie, że nie zostały jakby postawione pewne priorytety, nie zostały wyznaczone pewne osoby do poszczególnych zadań i gdzieś tutaj się jakby rozbiegły stanowiska i pewne sprawy zostały przeoczone. Tu na pewno pani dyrektor będzie mogła więcej na ten temat powiedzieć, ponieważ jest na bieżąco
z tymi sprawami, ale z tego, co było tak medialnie słychać, to przede wszystkim przygotowanie tej sali do naszej makiety multimedialnej nie było jak gdyby ujęte w projekcie, nie było przygotowane zabezpieczenie w budżecie do tego. Co prawda projekt cały nie może się obyć bez tego elementu, ponieważ będzie zagrożone wtedy dofinansowanie. Ale tu już jeżeli chodzi o sprawy takie właśnie techniczne, czego brakuje, to myślę, że pani dyrektor lepiej wytłumaczy niż ja, bo jest tym na bieżąco i codziennie się boryka z tym tematem. No to pani dyrektor, w takim razie co już zostało wykonane, a co jeszcze potrzebuje czasu? Przede wszystkim jakiekolwiek zagrożenia wynikające z nieterminowości realizacji projektu wynikają przede wszystkim z procedurą konserwatora zabytków, procedurą administracyjną. I dla przykładu chociażby kwestia wymiany dachówek. W projekcie planowano 30%, ale ze względu na bardzo zły stan zachowania dachówki na zamku staraliśmy się, aby wymienić dachówkę w całości, co zajęło około 2 miesięcy, czyli 2 miesiące czekaliśmy na ostateczną decyzję ze strony konserwatora zabytków. I takie problemy wynikają w trakcie realizacji, tak? Zarówno jeżeli chodzi o wymianę instalacji CO, wymianę instalacji elektrycznej, należy wszystko rzetelnie dopasować do późniejszych administratorów, użytkowników obiektów, w tym przypadku Muzeum w Kętrzynie. Stąd też prowadziłam dialog z inżynierami branż zaangażowanych w realizację projektu, tak aby te prace remontowe, które trwają obecnie na obiekcie, były przemyślane i żeby później bezpiecznie można było wprowadzić muzeum. Mówię tutaj o kwestie instalacyjne, bo tak jak wspominałam na sesji nadzwyczajnej, należy jeszcze dobudżetować realizowany projekt o finans i przeznaczyć finanse na remont pomieszczeń, tak ażeby stworzyć dogodne warunki na wprowadzenie zbiorów muzeum i stworzyć warunki na rozpoczęcie działalności statutowej muzeum. No właśnie, bo były prowadzone jeszcze badania mykologiczne, które wykryły 7 gatunków grzybów. Skąd to wszystko? Podczas prowadzonych prac w zakresie inwentaryzacji zamku również powstały opracowania mykologiczne, które stwierdzały tą bytność grzybów w różnych elementach konstrukcyjnych zamku, zarówno w murze podtynkowo, w piwnicach, jak i elementach drewnianych poszycia dachowego. Inwentaryzacja ta była wykonywana w 2005 roku. W związku z tym tutaj był ten czas, żeby jednak kwestie odgrzebienia, dezynfekcji murów uwzględnić również w trwającym projekcie. Chciałabym się odnieść jeszcze do słów, które pojawiły się w filmowywiadzie Krzysztofa Hetmana na profilu społecznościowym Facebook. I cytuję. W przypadku każdej inwestycji występują mniejsze bądź większe problemy techniczne. My z tymi problemami się nie dzieliliśmy. To były nasze problemy i my po to byliśmy na tych stanowiskach, żeby je rozwiązywać. Cytat z wypowiedzi Damiana Nietrzeby. Zgadzacie się Państwo z tym stwierdzeniem? Takie rzeczy powinny się jednak toczyć w Urzędzie Miasta, czy mieszkańcy mają prawo wiedzieć, co się dzieje wokół szczególnie tak ważnej dla nas wizytówki? To, o czym pani tutaj wspomniała, ja osobiście nie oglądałem tego, nie wiem, filmu, wywiadu, tak, na profilu społecznościowym, ale zgadzam się, jeżeli chodzi o pierwszą część wypowiedzi, że owszem, w każdej inwestycji mogą przytrafić się pewne problemy, z którymi trzeba się uporać, ale tu zaangażowane są środki publiczne. To są pieniądze naszych podatników. To ja uważam, że powinni oni wiedzieć, co się dzieje. Powiedzmy tak, każda inwestycja powinna być przejrzysta. Każda inwestycja powinna być od początku do końca. Każdy obywatel
może przyjść do Urzędu Miasta i sprawdzić, na jakim etapie jest inwestycja, na jakim etapie jest część wykonawcza, na jakim etapie jest część finansowa, w jaki sposób zamierzano to sfinansować, z jakich środków to jest finansowane, w jaki sposób to jest wszystko wykonywane. To powinno być przejrzyste, transparentne jak najbardziej. Każdy mieszkaniec, moim zdaniem, powinien móc to usłyszeć, że są problemy i rzeczywiście od rozwiązywania jest jak najbardziej burmistrz, czy też jego zastępcy i wszyscy naczelnicy wydziałów technicznych. To jak najbardziej, ale uważam, że obywatel powinien wiedzieć i należy się ze społeczeństwem dzielić i dobrymi wiadomościami, ale też tymi trochę mniej fajnymi, z którymi trzeba się borykać na co dzień przy każdej inwestycji. Bo tak jak powiedziałem, nie obejdzie się bez żadnych niespodzianek. Tu na pewno, jeszcze pewnie pani dyrektor również przyzna mi rację, że kilka niespodzianek może się zdarzyć przy remoncie tego zamku, bo tak naprawdę jest to substancja historyczna, która nie była remontowana od lat 60. i wszystko może się tam jeszcze zdarzyć. No tak, ostatnie prace remontowe to odbudowa zamku w 1962 roku, w związku z tym uczestniczymy w dziejowym momencie, które zapisze się na pewno na kartkach historii, dlatego też naszym staraniem powinno być, aby ta rewitalizacja została przeprowadzona kompleksowo. Ze względu na dobro naszej wizytówki miasta, zamku w Kętrzynie. I takie są nasze starania, przynajmniej muzeum, które złożyło pod koniec marca, a dokładnie 31 marca, trzy wnioski o dofinansowanie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z ochrony zabytków właśnie na usunięcie skutków i przyczyn degradacji murów zamku od strony dziedzińca, jak również, a drugi wniosek na wzmocnienie stropu nad salą parterową. Trzeci złożyliśmy do Narodowego Instytutu Muzealnictwa celem modernizacji sali parterowej. W związku z tym tyle, ile muzeum jest w stanie zrobić i pozyskać funduszy z zewnątrz. Takie są nasze starania, tak, aby ten zamek był kompleksowo zrewitalizowany tak, żeby można było bezpiecznie wprowadzić do niego zbiory, uruchomić pracę zarówno muzeum, jak i Stowarzyszenia Konik Mazurski i Miejskiej Biblioteki Publicznej, tak żeby odbiorcy, przyszli turyści, mieszkańcy miasta czuli się w nim bezpiecznie. To pani dyrektor, jeszcze na koniec, w takim razie jak będzie wyglądał tegoroczny sezon? W związku z tym, że w dalszym ciągu będą trwały prace remontowe na zamku, oferta muzeum będzie uwzględniała tą trudność, czyli niedostępność zamku, bo większość turystów jednak oczekuje i bardzo chętnie przyjeżdża do miasta ze względu na to, że zamek jest udostępniany turystycznie. Jesteśmy w trakcie przygotowania oferty turystycznej skierowanej dla osób z zewnątrz, jak i mieszkańców miasta. Tak, ażeby wyjść naprzeciw turystom i zatrzymać ich w naszym mieście. Oferta nie będzie tylko i wyłącznie dotyczyła siedziby tymczasowej. Mamy swego rodzaju niespodziankę, o której opowiemy przy zbliżającym się sezonie turystycznym. No to pozostaje nam tylko czekać. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również Państwu za uwagę. Naszymi gośćmi była pani Marta Wojciechowska, dyrektor Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie oraz pan Krystian Abramowicz, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie. Dziękuję, do zobaczenia.